witamy kolejnego topowego człowieka w zupełnie przypadkowej miejscu. Chyba nie muszę go przedstawiać. To jest Tomasz Narkun, mistrz Federacji KSW do wagi 93 kilo. Człowiek, któremu ponoć już testosteronu nie trzeba zwiększać. To było widać po ostatniej walce, jak fajnie rozmawiałeś z swoim oponentem. Tam było ostro, a co teraz będzie dopiero, jak my tutaj załadujemy gold testa? Już sam się boję, nie wiem co to będzie. To ciężko się przebić, co to dopiero będzie po tym, jak ty się tego najesz i będzie dał do ci mikrofon. No dokładnie, jeszcze tak naprawdę przed walką z Marcinem nic nie zażywałem, zero goldów. A teraz jak zacznę, no to kurczę, to moi oponenci będą uciekali, sami będą uciekali. Jak ty weźmiesz tego gold testa, to nikt ci nie uwierzy, że ty nie jesteś na bombie. Od razu będą robili badania antydopingowe. A tu ZONG. Od razu, a tu ZONG. Słuchaj, no i dobrze, będą się bali. Słuchaj, jak to wygląda? Dobrze. Dlaczego wziąłeś aż 6 puszek? Przecież to jedna wystarczy. Juras bierze jedną i widziałeś jego zdjęcie na Instagramie, co tam się działo na wakacjach? No widziałem, latarkę miał w majtkach. pozdrawiamy Juras. To ponoć to był iron test, ale chyba latarka może faktycznie. Tak, latarkę, no bo wiadomo, nieraz jak zabraknie światła, no to trzeba czymś poświecić, tak? Dokładnie. A Juras jest sprytny, to zawsze z latarką chodzi. Dokładnie. Cwaniaczek. Warszawski cwaniaczek. Warszawski cwaniaczek. Dobrze to powiedziałeś. Juras będzie zły, ale trudno. Ale on tutaj nie ma, tak to by nas przegadał. Tak, dokładnie. Go nie ma, no to możemy go obgadać. Dokładnie, słuchaj, powiedz... O takich rzeczy nie ogląda. Nie, on ogląda tylko mody na sukces ponoć. Dlatego jest taki wygadany. Dokładnie. Słuchaj, powiedz, kiedy bronisz pas i ponoć słyszałem, że też trzymasz klapkę na ciężką. Pas będę bronił prawdopodobnie jeszcze w tym roku. A jeżeli coś się zmieni, no to tylko pozostaje to, że będę mógł rywalizować o pas kategorii ciężkiej i będę pierwszym zawodnikiem w historii KSW, który będzie miał możliwość zawalczenia o ten pas i w ogóle o drugi pas federacji. Także no chcę być tym pierwszym i zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Jak na razie no to są negocjacje z włodarzami federacji. Słuchaj, no to ty tak naprawdę, to teraz będziemy do ciebie mówić Tomasz McGregor Narkun. Albo Tomasz the twice champ. Albo tak. Słuchaj, no tego ci życzymy i po tym, co ostatnio pokazałeś, to już rozmawialiśmy, wydaje mi się, że jest to naprawdę możliwe. Szczególnie swoją pewnością siebie. Ale chciałem zapytać cię, jak w ogóle... A potem to już w ogóle taka pewność będzie. Wiesz o czym mówię? Słuchaj, po tym... W ogóle jest pewność, wiesz. Ja się boję po tym, co będzie na ważeniu, jak ty zobaczysz te laski tam na, wiesz. No właśnie, na tym, co będą ci pomagały się przebierać. Chyba muszę wyciągnąć baterię z latarki. Tak, żeby nie spalić tematu. Dokładnie tak. No dobra. Przed walką nie można, tylko po walce. No dobrze, no. Dlatego słuchaj. Muszę porozmawiać z odpowiednimi ludźmi, czy to mi pomoże, czy też wiesz, czy też za bardzo ta latarka będzie świeciła. No dokładnie. Kurde, to powiem wam tak. Będzie mocno. Trzecia sprawa, chciałem zapytać, jak okiem fightera wyglądają targi fitness, bo wiem, że macie wiele bardzo wspólnego z treningami fitness, a jak ty w ogóle to odbierasz, jak odbierasz tych wszystkich ludzi, którzy tutaj przyszli i do motywacji, którą wy również dajecie ludziom ze świata sportów sylwetkowych? Dokładnie, właśnie. Tak jak już wcześniej powiedziałem, tak naprawdę te dwa sporty gdzieś tam ciągle się ścierają. My troszeczkę od was coś zaczerpujemy, czy też od tego przygotowania fizycznego, a wy na pewno gdzieś tam na nas poglądacie w jakimś tam innym swoim aspekcie, bo też niejednokrotnie słyszałem, że ktoś, kto trenuje sporty sylwetkowe, też dodaje sobie treningi jakieś cardio takie od fighterów. Dlatego też myślę, że jest to, że więcej nas łączy niż dzieli, no i to jest fajne i powinniśmy się wspierać jak najbardziej, żebyśmy po prostu jak najbardziej gdzieś tam szli do przodu. Jasne i dokładnie tak jak mówisz, ja jestem trenerem personalnym i też wywiodzę się ze świata fitness i gdzieś tam sobie wkraczam w świat MMA, oczywiście amatorsko.
i bardzo dużo fajnych treningów wydolności mieszanej. Dokładnie. Można sobie wprowadzić, na przykład w przypadku moich klientów, bardzo fajnie to podkręca metabolizm i jest fajna reakcja, jeśli chodzi o osiągane efekty, jeśli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, ponieważ wiadomo, dla klientów jest bardzo żmudne cardio, samo w sobie jest nudne. Chodzi 40 minut po biegu, to jest kompletna nuda, a takie treningi mieszane to jest coś, co naprawdę się nie nudzi, bo jeśli mamy 6-8 ćwiczeń, które są fajne, ruchowe, coś się cały czas dzieje, robimy sobie w pół godziny konkretny zajazd, to jest coś zupełnie innego, nie? Na pewnym określonym tętnie, mieszanym, bo te ćwiczenia są zupełnie inne, ma to duży sens, dokładnie, jest to mocny interwał. I fajne też, bo też sama mobilność i człowiek też nie tylko chodzi, ale też poprawia swoją motorykę ciała, tak? To jest bardzo fajne. Czyli tak naprawdę to nie jest tylko to, że na przykład załóżmy, nie osiągniesz tego, załóżmy na bieżni, tak? Bo na bieżni czy na rowerku, no bo tylko robisz określony, przez załóżmy pół godziny robisz tylko to samo, a tutaj możesz różne tak naprawdę wykonywać ćwiczenia. Różne ćwiczenia, nie monotonne, a spalać bardzo efektywnie tkankę tłuszczową. Fajnie i generalnie z tego, co ja zauważyłem, to zawodnicy MMA są dużo bardziej wszechstronnymi sportowcami niż taki kulturysta stricte typowy, który tak naprawdę po... Jest zamknięty tylko ma, tak, na po 30 sekundach jego mięśnie nie są w stanie pracować na wysokim tlenie, nie? Rozumiem. Dokładnie, tak to wygląda. To chyba też przede wszystkim jest podyktowane tą wytrzymałością taką, nie? Dokładnie, no mówię, to jest wasze ogólne przygotowanie, jeśli chodzi o każdy sport, jest na wysokim poziomie, tak? I to jest mega. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i słuchajcie, zabiorę ze 4 tego puszki, bo z nim się więcej rozmawiać po prostu zwyczajnie. Słuchaj, to już po prostu... Braciom damy. Akurat powiem, ale wiesz co, to już po walce sami ocenicie. Ja się boję, że to już będzie, wiesz, na... przed walką, jak ty zaczniesz się wypowiadać, to już będzie widać, co ty brałeś. No właśnie. Dobra. Dzięki. Także od razu, jak coś będziecie mieli do mnie, no to wszystko jest zasługa tego. Gold Test Iron Horse. Dokładnie, dziękuję. Pozdrawiam.